Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten poranek poniedziałkowy 28 lutego pragnę rozpocząć razem z Wami wspólnie Bożym Słowem. A z księżyczki z Biblią na co dzień wyznaczone jest ono z dwóch miejsc tradycyjnie. Pierwszy werset pochodzi z drugiej księgi Mojżeszowej, 15 rozdział, 11 werset. Drugi werset pochodzi z pierwszego listu świętego Jana, z pierwszego rozdziału, drugi werset. Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawcu cudów? Widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam został objawiony. Jako słowo komentarza książeczka podaje słowa Hanny Hyma, które brzmią następująco. Żadne słowo, żadna myśl, żadne światło, żaden dźwięk, żadna barwa i żaden wytwór tego świata nie potrafi nawet w przybliżeniu powiedzieć, pojąć ani przedstawić, kim jesteś. A mimo to nasze małe serce może Cię uwielbiać i kochać. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, dla nas, ale szczególnie też dla naszych braci i sióstr, którzy teraz przeżywają te tragiczne chwile w swojej ojczyźnie na Ukrainie, przyszedł czas niesamowicie trudny. Czas, w którym w zasadzie wszyscy czekalibyśmy na cud. Ilekroć w życiu doświadczamy jakichś niesamowitych przeżyć, niemal samo z siebie w nas wyrywa się dziękczynienie słane do Boga. Te słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą z drugiej księgi Mojżeszowej, zostały powiedziane w chwili, kiedy Izraelici przekroczyli morze, które za nimi się stąpiło i zniszczyło armię Egipcjan, która ich ścigała. Bo przedtem, kiedy dotarli do tego morza, tym ludziom wydawało się im, że możliwe, że Bóg ich opuścił. Przed nimi woda, za nimi wróg i nie ma ratunku. A jednak Bóg był z nimi. W cudowny sposób przeprowadził ich na drugą stronę, ocalił ich. I wtedy Izraelici w odruchu serca wznieśli swoje serca do Boga, dziękując Mu za ocalenie i wychwalając Jego wielkość. Wykrzykując, któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wyniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów. I dziś pragniemy także i my być świadkami takiego cudu, ale wiemy też, że to Bóg z nas, ludzi słabych, grzesznych, ludzi, którzy często nie widzą w sobie żadnych talentów, żadnych umiejętności, czyni sobie pożyteczne narzędzia, tak jak chociażby uczynił niegdyś z apostoła Pawła. I dziś także i my stoimy przed tą próbą naszego chrześcijaństwa, tego, by być tymi, którzy otwierają swoje serca, otwierają swoje domy, otwierają swój kraj dla tych, którzy uciekają, którzy potrzebują pomocy, dla których może także w ich katastrofalnej sytuacji, w tym całym dramacie, który muszą przeżywać, przed nimi wydaje się, że jest może nie do przebycia i że nie ma ratunku. Ale wiemy, że nasz Bóg jest potężny i silny. Bóg, który dokonuje cudów.
mniej więcej w naszych sercach ten cud się dokonuje i to nasze chrześcijaństwo, o którym często dużo mówimy, które w wspaniały sposób w czasie, który jest dla nas pokojem, jest bezpieczny, potrafimy deklarować i opisywać. Dziś to nasze chrześcijaństwo, nasza wiara w Boga, nasza miłość do Niego powinna mieć ten jak najbardziej praktyczny wymiar miłości do drugiego człowieka. Bądźmy tymi, którzy dla innych otworzą, wydawałoby się, sytuacji, której nie są w stanie już przeżyć. Będą tymi, którzy pomogą w imieniu Bożym, też niosąc ratunek całkiem realny. Chcielibyśmy więc te słowa zachować w naszych sercach i w tym dramatycznym czasie nieść modlitwę, ale przede wszystkim nieść pomoc. Myślę, że nasz Kościół, który od samego początku angażuje się teraz, by w każdy możliwy sposób nieść pomoc tym, którzy uciekają, niech każdy z nas, będąc cząstką do Kościoła, do tego się przyczyni. Niezależnie od swoich możliwości, ale byśmy nie byli biernymi obserwatorami, ale tymi, którzy w imieniu Bożym pomagają dokonać tego cudu ocalenia. Chcielibyśmy się pomodlić. Łaskawy nasz Panie, tak ciężko nam znajdywać słowa i pragniemy także do Ciebie dzisiaj nieść wspólnie tą prośbę o naszych braci i siostry, o wszystkich tych, którzy drżą o swoje życie i którzy walczą o swoją ojczyznę. Prosimy Cię za ich wszystkich, za każdego z osobna. Prosimy Cię także o nas, byś otworzył nasze serca, serca w naszym kraju, byś otworzył drzwi naszych domów, byśmy w szczerości przyjmowali tych, którzy szukają ratunku. Byśmy mogli niegdyś wspólnie zawołać, tak jak zawołaliśmy wtedy, jak Izraelici: pomóż nam, Panie. O to Cię prosimy w Trójcy Jedyny Boże. Amen. Zostańcie z Bogiem.